Kiedy wprowadzaliśmy sobie pojęcia makrostanów i mikrostanów, posłużyliśmy się następującym przykładem. Otóż mieliśmy taki oto cylinder z tłokiem, tutaj był zamknięty gaz o jakimś określonym ciśnieniu, objętości, o jakiejś temperaturze i umówiliśmy się, że ponad tym cylindrem jest próżnia, tutaj żaden gaz z góry nie bombarduje tego tłoka, natomiast wszystko jest w polu grawitacyjnym i z góry tutaj ten tłok i ten gaz jest przyciskany przez jakiś ciężar. I wyobraziliśmy sobie następującą sytuację, że tutaj mamy ustabilizowane ciśnienie i objętość i temperaturę, z wierzchu leży tutaj ten ciężar, który nam ciśnienie tego gazu równoważy. Jeśli to jest gaz doskonały, a powiedzmy, że niech to będzie gaz doskonały, to związek między ciśnieniem, objętością i temperaturą jest wyrażony znanym nam bardzo dobrze równaniem gazu doskonałego. I wyobraziliśmy sobie, że nagle bardzo szybko zabieramy połowę tego ciężaru, zmniejszamy go dwukrotnie i zastanawialiśmy się, co się dzieje. Otóż po pewnym czasie oczywiście ustali się nowa jakaś sytuacja równowagowa, jakieś ciśnienie, intuicja podpowiada, że mniejszy, skoro tutaj jest mniejszy ciężar, to będzie on równoważył mniejsze ciśnienie, jeśli tu ciśnienie będzie za duże, to tłok będzie jechał do góry, tak długo, aż to ciśnienie nie będzie dostatecznie małe. Oczywiście zgodnie z równaniem stanu gazu doskonałego, jakaś temperatura, jakaś objętość tutaj się ustali po pewnym czasie, ale pomiędzy tymi dwoma sytuacjami równowagowymi, tutaj wewnątrz tego gazu będą zachodziły gwałtowne zmiany. Tutaj, tak jak sobie już to dosyć szczegółowo omawialiśmy, w różnych obszarach zachowanie gazu będzie różne. Tutaj w pobliżu tego tłoka, gdzie nastąpiła zmiana, nagła zmiana ciężaru, tutaj cząsteczki odczują jakąś zmianę i w tym obszarze coś się natychmiast zacznie dziać, natychmiast się zacznie zmieniać w porównaniu z tym, co było tutaj. Natomiast tutaj w pobliżu dna tego cylindra informacja na temat tego, że coś tutaj się zmieniło, dotrze dopiero po jakimś czasie za pośrednictwem kolejnych zderzeń. I w różnych obszarach będą różne temperatury tego gazu, różne ciśnienie będzie w różnych miejscach. I tak jak sobie mówiliśmy na początku i na końcu, mamy zdefiniowane makrostany, czyli ciśnienie, objętość i temperaturę dla całego układu. Natomiast tutaj pomiędzy tymi dwiema sytuacjami makrostanów ustalić się nie da, ponieważ tak jak mówiliśmy sobie, w różnych obszarach temperatury i ciśnienia są różne, tłok oscyluje, jedzie to w górę, to w dół, aż do ustalenia się nowej sytuacji równowagowej. Ale teraz chcielibyśmy się zastanowić, czy da się jakoś przejść od tego stanu początkowego do końcowego po jakiejś, tak nazwijmy to, drodze, po jakiejś ścieżce złożonej z dobrze ustalonych makrostanów. Tak, chcemy mieć jakieś konkretne makrostany pomiędzy tą początkową a końcową sytuacją i jest sposób, żeby to osiągnąć, ale na drodze troszeczkę innego eksperymentu, troszkę innego procesu. Kopiujemy nasz rysunek, bo eksperyment będzie podobny, ale będzie trochę inny. Mianowicie wyobraźmy sobie, że zamiast takiego jakiegoś ciężarka, tutaj mamy piasek. Zamiast jednolitego ciężarka obciążyliśmy sobie nasz tłok piaskiem. Załóżmy o tej samej masie, ta sama objętość, ciśnienie i temperatura co poprzednio jest na początku. I co będziemy robić? No, będziemy zdejmować, zamiast zabrać od razu połowy tego piasku, będziemy zdejmować bardzo powoli, po odrobince, załóżmy nawet tak najmniej jak się da, po jednym ziarenku. A więc mamy taką sytuację, mamy jakiś makrostan i powiedzmy, że zabieramy jedno ziarenko. Tak, i co się dzieje? Ponownie między tym makrostanem początkowym, a ustaleniem się makrostanu tutaj po zdjęciu tego jednego ziarenka, oczywiście minie jakiś czas, pomiędzy jednym a drugim będą zachodziły takie procesy, jak zachodziły w naszym poprzednim przykładzie, ale ponieważ ta zmiana jest tak malutka, to ten nowy stan układu, nowy makrostan tak mało różni się od poprzedniego, że te takie nierównowagowe procesy będą trwały bardzo krótko. A ten nowy makrostan ustali się bardzo blisko gdzieś o tutaj na tym diagramie w zależności ciśnienia od objętości. No i tutaj oczywiście możemy być staranni i to przerysować w taki sposób, że ten tłok się troszeczkę się podniesie, tak? Troszeczkę się ta objętość zwiększy, ciśnienie się troszeczkę zmniejszy, bo jest troszeczkę mniejszy. Bo jest troszeczkę mniejszy ciężar po zdjęciu jednego ziarenka. I co dalej? Możemy powtórzyć tę operację, możemy znowu zabrać następne ziarenko i znowu poczekać bardzo krótką chwilę, bardzo krótką, bo wprowadziliśmy małą zmianę, więc na odpowiedź, na ustalenie się równowagi w układzie po tej zmianie nie trzeba długo czekać, bo po prostu nowa sytuacja jest bardzo, bardzo mało się różni od poprzedniej. No i w ten sposób możemy uzyskać kolejny, bliski temu poprzedniemu makrostan i w ten sposób możemy, tak przechodząc kolejne te etapy, po jednym ziarenku, po jednym, w końcu dojść do tej sytuacji końcowej, gdzie mamy tylko połowę tego ciężaru, co na początku, tak, i mamy ciśnienie, objętość
i temperaturę, taką jak w tym drugim makrostanie. I doszliśmy do tego po takiej ścieżce, przeskakując przez kolejne makrostany, a znajdujące się blisko siebie. Idealizacja tego procesu mówiąca, że robimy kolejne zmiany nieskończenie małe i trafiamy po takiej zmianie, w bardzo krótkim czasie trafiamy nieskończenie blisko, idealizacja prowadzi do otrzymania takiej ciągłej linii na tym wykresie. To jest oczywiście nie do zrealizowania. To, co się robi w rzeczywistości, to się bierze po prostu bardzo małe, się robi po prostu bardzo małe zmiany w układzie, takie, że nowy makrostan ustala się bardzo szybko, w taki sposób, że to, co robimy, jest dobrym przybliżeniem takiej ciągłej linii na tym wykresie i można sobie w ten sposób wyobrażać. I taki proces nazywamy procesem quasi-statycznym. Tak? Polega on na wykonywaniu nieskończenie małych zmian w taki sposób, że nieskończenie blisko poprzedniego makrostanu ustala się nowy i czas potrzebny na ustalenie się nowego makrostanu jest nieskończenie mały. Czyli tak jakbyśmy przechodzili po prostu płynnie przez kolejne makrostany. Tak jak mówiłam, jest to idealizacja. W rzeczywistości realizujemy to tak, że po prostu robimy bardzo małe zmiany i czekamy bardzo krótko i bardzo mało nam się różnią kolejne makrostany. Natomiast no, chwila takiego oczekiwania na ustalenie się zawsze jest. Natomiast teraz wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zacząć wracać od tego makrostanu numer 2 do makrostanu numer 1. W jaki sposób? No, startujemy w tej sytuacji, którą mamy tutaj i odkładamy z powrotem po jednym ziarenku, aż odłożymy z powrotem taki ciężar, tutaj jest połowa, to co było na początku, dwa razy więcej niż mamy tutaj. Tak, już nie będę tego wszystkiego rysować, po prostu wracamy, odkładając po jednym ziarenku piasku, wracamy do sytuacji, kiedy znowu mamy ciężar dwa razy większy niż tutaj, taki jak mieliśmy tu na początku. I pytanie teraz jest takie, czy będziemy wracać po tej samej ścieżce, a może po jakiejś innej. I czy w ogóle trafimy, odkładając tutaj ciężar z powrotem dwa razy większy, czy w ogóle trafimy z powrotem do makrostanu numer 1? Otóż niekoniecznie. Gdyby tak było, gdybyśmy rzeczywiście wracali w ten sposób, to mielibyśmy bardzo szczególny przypadek procesu quasi-statycznego, który jest odwracalny. Tak? Czyli uwaga, mamy procesy quasi-statyczne, a wśród nich niektóre są odwracalne. Czyli na drodze bardzo malutkich zmian idziemy po jakiejś ścieżce poprzez nieskończenie bliskie sobie makrostany i w bardzo szczególnych przypadkach, wracając od tego makrostanu, robiąc to samo, te same zmiany, które robiliśmy tę stronę odwracając je, na przykład tutaj zabieraliśmy po jednym ziarenku piasku, a teraz odkładamy po jednym, tak, odwracając te małe zmiany, w bardzo szczególnych przypadkach będziemy wracać po tej samej drodze, przez te same makrostany, wrócimy tu, gdzie zaczęliśmy, ale tak jak mówię, są to bardzo szczególne przypadki. I tutaj bez wnikania w szczegóły, ale powiem Ci, że taka sytuacja odwracalna będzie, jeśli pomiędzy tłokiem a cylindrem, tutaj w tych miejscach, nie będzie tarcia. Jeśli nie występuje tarcie tutaj, to rzeczywiście odkładając z powrotem po jednym ziarenku, wrócimy sobie z powrotem po tej samej ścieżce do stanu początkowego. Natomiast jeśli będzie tarcie, czy też w ogóle mówiąc szerzej o procesach quasi-statycznych, jeśli podczas takiego procesu następuje przekaz ciepła, to wtedy taki proces będzie nieodwracalny. Dlaczego? No mówiąc tak najprościej, no jeśli tutaj, kiedy szliśmy od makrostanu numer 1 do makrostanu numer 2, kiedy zdejmowaliśmy te ziarenka, tutaj ten tłok jechał do góry i między nim a cylindrem występowało tarcie, prawda, to żeby ten proces był odwracalny, czyli żeby dokładnie sytuacja się odwracała, żeby energia, która tutaj została w tym poprzez tarcie utracona, żeby ona wróciła z powrotem do układu, no to przy powrocie stąd tutaj, przy procesie odwrotnym, jakby to w naszym układzie między tym tłokiem a cylindrem nie mogłoby być tarcia, a nawet przeciwnie, musiałoby być jakaś taka siła, która by nam wsysała z powrotem tą energię, która została stracona podczas tarcia tłoka jadącego do góry. Oczywiście intuicja podpowiada, że takie rzeczy się nie dzieją. Kiedy ten tłok będzie w tym procesie, w drodze powrotnej, będzie jechał tym razem do dołu, to tarcie będzie znowu występować, prawda? Więc energia będzie dalej tracona. Ta energia, która została stracona w postaci ciepła podczas tarcia tłoka jadącego do góry, nie zostanie odzyskana, więc jakby widzimy, że to, do czego wrócimy, to nie będzie dokładnie to samo, co mieliśmy na początku, prawda? Tak na tej drodze tłoka w górę, a następnie w dół, część energii zostanie stracona w taki nieuporządkowany sposób, no bo na czym polega tarcie, tak z takiego mikroskopowego
punktu widzenia. Tutaj powiedzmy mamy atomy tego tłoka, a tutaj mamy atomy, z których zbudowany jest cylinder. To rysuje tak bardzo, bardzo powiększone o to, co mamy tutaj. Prawda? I tarcie polega na tym, że po prostu tutaj siły wzajemnego oddziaływania tych atomów tutaj i tutaj przeszkadzają temu przesuwaniu się tłoka. I nie ma szans, żeby ta energia wytracona w postaci jakichś tutaj drgań, wibracji tych atomów została w jakikolwiek sposób odzyskana. Jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby te atomy zadrgały w sposób dokładnie odwrotny, po prostu cofnęły się w tym ruchu, jaki wykonywały podczas tego tarcia, żeby po prostu ta energia wróciła. I podobnie jest w przypadku innych procesów, w których wydziela się ciepło. Ciepło wydziela się z układu w postaci takich właśnie bardzo przypadkowych ruchów pojedynczych cząstek. I wracając do pojęcia mikrostanu, po prostu jest bardzo mało takich mikrostanów i praktycznie nie ma szansy, żeby taki mikrostan się zrealizował, w którym cząsteczki będą się poruszać dokładnie odwrotnie do tego, jak się poruszały, kiedy ta energia była tracona. Dlatego nie ma możliwości, żeby w przypadku występowania tarcia, w przypadku wydzielania się ciepła, taki proces mógł być odwracalny. Dlatego jeśli występuje tarcie, to będziemy wracać prawdopodobnie po troszeczkę innej trajektorii. Mam nadzieję, że pojęcie procesów kwazistatycznych i odwracalnych, albo też nieodwracalnych, bo tutaj wśród procesów kwazistatycznych niektóre są odwracalne, natomiast cała reszta to są procesy nieodwracalne. Mam nadzieję, że te pojęcia są dla Ciebie zrozumiałe i że możemy iść dalej z kolejnymi tematami. Do usłyszenia!